Siemaneczko, na kanale Farmer Hodowca. Dziś taki odcinek z tego, jak robię drabinę na siano dla, już wiecie dla kogo, czyli dla baranka. Tutaj mam dwa pręty dwunastki, długie na 80 cm. Jak widzicie, zaraz 80 jest. 80 cm. Myślę, że taka wystarczy. I one będą tutaj pomiędzy sobą też chyba na 80, albo może troszkę mniej. Może na 60 nawet wystarczy, coś takiego. I pomiędzy nie będą szły druty szóstki. Tak. Jak widzicie. I tak to właśnie będzie. Zastanawiam się w sumie, czy by nie dać jeszcze tutaj na rogach dwie dwunastki, żeby to było stabilniejsze. I chyba tak będę musiał zrobić. No i co? I tutaj będę to spawał wszystko razem. I potem jeszcze trzeba takie uchwyty, żeby to pod ukosem wisiało, żeby dało się tam siano narzucić. No i pomalować, żeby to też jakoś wyglądało i będzie gotowe. Jak widzicie, pospawałem sobie takie ramko do tego paśnika. O. Tak. I teraz ten drut szóstka będzie szedł tutaj. O, jako szczebelki i tam na dół będzie wyginany w takie L-ki jakby. Całkiem fajnie na razie mi to wyszło. Tak mi się wydaje. Bo postanowiłem zrobić taki paśnik, jak są w sklepach do kupienia. Za kilka ładnych stówek. A nie taką po prostu drabinę. Bo drabina co prawda łatwiejsza, ale taki jest łatwiej uzupełniać, bo mamy do końca, tak jakby cały czas mamy tyle samo miejsca, a nie tak, że u drabiny, że się na końcu zwęża i na końcu się nie da nałożyć siana, tak jakby. A oto efekt końcowy. Moim zdaniem wyszło nawet lepiej niż myślałem, że wyjdzie. Uchwyty tutaj mam pospawane. O. Tak to będzie na ścianie. I jak widzicie, paśnik już na ścianie. Fajnie się prezentuje w tej zagrodzie. W sumie on ma 80 cm, tak, ale jest dosyć sporawy. W sumie nawet bym powiedział, że jak na tą zagrodę, to mógłby być o tyle mniejszy. Ale lepszy taki, jakby mnie nie było na przykład gdzieś przez cały dzień, czy nawet dwa dni, to się całego załaduje pełno i będzie. Będzie jedzonko. Nie trzeba będzie, nie będę musiał nikogo prosić, żeby dawał w tym czasie. Lepszy, większy niż za mały. Jak widzicie, tak jest pomalowany. Bo ten... No słabo jest pomalowany, bo... Bo spraya brakło mi. Tak trochę popsikałem. Jest czarny, ale mógłby być ładniej pomalowany jeszcze. Ale to... Znowu nie wiadomo, co to nie ma być. Za dobrze też by nie mogło być. Na razie jest nisko dosyć przykręcony. Nie wiem, ile to jest od ziemi. Ale dosyć nisko, bo tak jak mówiłem, że to jest jagniak, to musi być nisko. Jak widzicie, ciemno już. Światło fajnie działa w stajni.
Nisko, w razie czego mogę przekręcić do góry. Jest mocowane na 6 śrubkach, jak widzicie, tutaj po jednej na dole, tutaj po dwie. Dwie i dwie. Fajne, się to trzyma mocno. Jak widzicie. Fajnie wyszedł ten żuk, mi się podoba, znaczy żuk, paśnik na siano. Mi się podoba. Nie jest też ciężki, bo tamten na przykład był strasznie ciężki. A ten jest lekki, wystarczy na wkrętach, bo ten, co mam u konia, tutaj to jest mocowany na śruby. Tu jest, idzie pręt, dwunastka i tam jest wypuszczone na wylot i śrubą bodajże M12 zakręcone, także tego nie ma szans ruszyć. I też tu jest rura, jak widzicie, u góry, na dole tak samo. I tu są pręty dwunastki, a tutaj z dwunastki jest tylko konstrukcja, także to musi być dużo lżejsze i tak faktycznie jest. Fajnie się to sprawdza, znaczy sprawdza to jeszcze nie wiem jak się, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że fajnie to będzie się sprawdzać, bo tak jak mówię wam, że tutaj jest, o jak widzicie, tutaj jest puste miejsce od dołu, bo ciężko jest dopchać ręką nawet tak. A tutaj jest cały czas, będzie, jest równo, także powinno być lepiej z tym. Wrzuciłbym coś tu siana już, ale niech sobie wyschnie na spokojnie ta farba do końca, żeby potem nie było w sianie farby. No i co? Co? Czekamy na nowego lokatora. Wy już to widzicie, jak odcinek z nowym lokatorem jest na kanale zapewne. A dajcie znać, czy taki odcinek majsterkowy, poradnikowy, jak zrobić taką drabinę, wam się podobał. Zostawcie łapę w górę, suba na kanale, oczywiście z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili nowych filmów. Idzie wiosna, także teraz ich będzie dosyć dużo. Będziemy choć co robić. I będziemy kosić trawę na łąkach, i będziemy suszyć siano, także... I wszystko będzie pomagać mi iskra w wożeniu prawdopodobnie, chyba że będzie tego bardzo dużo, no to się może jakiś traktor najmie czy coś podobnego. No ale będę chciał jak najbardziej być samodzielny, także dajcie znać, czy taki film wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, suba i do następnego. Na razie i cześć.